Tak jak facetami nie sterują hormony, tak niestety kobietami tak. I my musimy dbać o to, żeby poziom tych hormonów był taki, żebyśmy was nie zagryzły. Budeczka, gin, whisky, bimber, jak najbardziej, cała reszta alkoholi tak naprawdę. Idziemy w ketozę, Marcin. Do mnie dziewczyny piszą na przykład, że wiesz co, FK jest godzina 23, a ja właśnie szoruję meble w kuchni, nie? Albo nie wiem, myję okna, albo robię rzeczy, tak których nie... Kopita, nie? To ci powiem. Nienawidzę. Słuchajcie, a głowa cię boli? No właśnie nie. Dzień dobry, YouTube. Pięknym samochodem, jaka marka, starsi będą wiedzieć, młodsi może nie, ale dotarliśmy do pięknej miejscowości tuż za Toruniem. Tutaj dzisiaj ten odcinek będzie całkiem inny. Takiego tematu, jeżeli sięgam pamięcią dosyć daleko, chyba nie było jeszcze. Będzie o diecie, ale całkiem innej niż zazwyczaj. Dzisiaj moim gościem, za chwileczkę go przedstawię, będzie Ewka Ketonewka, Ewka Dietetyk. Czym się zajmuje, jak doradza ludziom? I o co chodzi? Za chwileczkę dowiecie się wszystko, w odcinku będzie od A do Z, tylko pozostańcie od początku do końca, bo tutaj można przegapić bardzo ważne rzeczy, subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na przyszłość, na bieżąco. Może tego nie widać, ale na dole jest ktoś, kto jeszcze tutaj podgryza, a do góry jest ktoś, kto podgryza, słodkie podgryzasz? Cześć. Słodkie podgryzam, cześć. Ewka Ketonewka, bardzo mi miło. Bardzo cieszę mi się, że mogłem do ciebie dotrzeć, do pięknej okolicy i ugościłaś nas tutaj u siebie. Ewka, powiedz mi, skąd się w ogóle wzięłaś i czym się zajmujesz? Specjalizuję się w diecie ketogenicznej, a to się wzięło z pasji po prostu do zdrowego stylu życia i do sportu, bo no przeszłam przez wszystkie diety świata, tak jak to kobiety. A dlaczego, przepraszam, że ci przerwę, tak? Bo to mnie, wiesz, interesuje. Nie znamy się, a dlaczego przeszłaś te wszystkie diety? Miałaś problem jakiś, jak coś się stało, czy po prostu? 99% kobiet, zaburzenia odżywiania, zaburzenia odbioru samej siebie, ciała, okay. Tak, body dysmorfia między innymi. Nie tolerowałaś siebie. Tak, kompletnie, więc szukałam, cały czas uważałam, że coś jest ze mną nie tak i szukałam różnych rozwiązań. Mhm. Natomiast akurat w kwestii diety ketogenicznej to był wybór ze względu na moje zdrowie, bo padł mi system nerwowy z przepracowania, ze stresu i tak dalej, bo trenowałam. Mhm. 6 razy w tygodniu pracowałam na 3 etaty, dom, dzieci, w ogóle okay. Cuda nie widzę, system mi padł. Matka, trafiłam, Polka, rodzicielka. Tak, i trafiłam na ketozę i od tamtej pory po prostu kocham ten styl życia, prowadzę kilkuset podopiecznych z fenomenalnymi wynikami, naprawdę. Możecie wszystko to zobaczyć, możecie na bieżąco śledzić na Instagramie Ewka Ketonewka, tak jak już mówiłem, tutaj pewnie wyskoczy, także już wszystko będziecie wiedzieć. Usiądziemy sobie do stołu, żeby spokojnie, jak normalni ludzie porozmawiać, bo mam sporo pytań. Może jestem laikiem w tym temacie, może nie, może coś wiem, ale na pewno nie tyle, co Ewka. Mam nadzieję, że dużo wyciągnę z tej rozmowy, a zarazem wy również sporo tak, z tego ja wyciągniecie. Tak, ja zapraszam na kawę, ale taką z czymś specjalnym, okay? Już, żeby nam się lepiej myślało. Już się zaczyna, przyda mi się to tym dobra, bardziej. Dobra, to ja to biorę zawodami. Na siebie. Okay. To co? Zasiedliśmy magiczna, przy stole, magiczna tak. Kawa, kawa jest czarna, bo kawa jest, prawda... Kawa jest najlepsza. Jak zwykle coś jem albo piję na wizji. Dobra, dlaczego to? Dlaczego Lion's Mane? To są grzybki... Co to? Lion's Mane? To są grzybki. Lion's Mane. Okay, Lion's dobra. Mane. To są grzybki, słuchajcie, które są adaptogenami i fenomenalnie dzięki temu nasz organizm sobie radzi ze stresem. Po prostu obniża poziom kortyzolu, więc nawet jeżeli pijesz kawę, a kawa wzmacnia tak jakby działanie te obniżające kortyzolu, więc bardzo fajnie wpływa na reakcję organizmu na stres i mało tego, Lion's Mane w szczególności wspiera koncentrację. Okay. Zapamiętywanie, przypominanie i generalnie wpływa na funkcje kognitywne mózgu, także ja ci sypię tutaj miareczkę. Dobra, miareczka i teraz dobra, fajnie, bo mieszaj. Super, nawet mam w domu, ale chyba raz zastosowałem i zapomniałem, że mam. No u mnie to jest codzienność, absolutnie. I teraz tak, do kawy takiej przed treningiem można? Oczywiście. No dobra, taka miareczka, no dobrze, ale taka miareczka dla ciebie, a taka miareczka... Dla mnie? Wiesz co, więcej. Myślę, że możesz trochę więcej. Generalnie wskazane jest, żeby sobie tam trzy porcje na przykład trzy razy na dzień. Dziennie. Nie? To musisz sobie wyczuć, bo to wszystko zależy i od metabolizmu, i od tego, z czego składa się nasze ciało, jak my w ogóle reagujemy na suplementy, bo pamiętajmy o tym, że łykanie suplementów generalnie
jest kompletnie bez sensu, jeżeli my nie mamy odpowiednich warunków, jeżeli nasz organizm nie ma odpowiednich warunków, tak? Ja znam mnóstwo przypadków dziewczyn, które łykały suplementy na absolutnie wszystko i w dalszym ciągu dramat, anemię, w ogóle cuda nie widy, bo tak bardzo zaniedbały swoje jelita, tak? I to wszyscy o tym wiemy, że to jest podstawa. Bo zazwyczaj tak jest, że nie co muszę jeść, jak muszę trenować i tak dalej, tylko co wziąć, żeby schudnąć, dokładnie, ile tego brać. Najlepiej to wiesz, na wszystko wziąć tabletkę, nic nie robić. Dokładnie, więc żeby oczekiwać efektów ze strony suplementacji, to trzeba mieć najpierw doprowadzone jelita do stanu używalności, a żeby tak się stało, należy stosować dietę przeciwzapalną i taką dietą właśnie jest dieta ketogeniczna. Oczywiście prawidłowo poprowadzona, bo uwierzcie mi, że zdarzają mi się podopieczne, które mają rozpisane jadłospisy od dietetyków, gdzie na śniadanie mają plaster sera z masłem. No to nie jest ani odżywianie, ani żaden sens, ani posiłek, tak? Dieta ketogeniczna. Co to jest dieta ketogeniczna? Czym, dobrze powiedziałem, dobrze. Czym tu się w ogóle wiesz? Bo no, niektórzy oglądają, co? Keto, ale keto. O co chodzi? Wszyscy słyszeli o keto, ale nikt nie wie, o co chodzi. No właśnie, co to jest keto i na jakich produktach przede wszystkim bazujemy, jeżeli chodzi o makro? Dieta ketogeniczna jest dietą przeciwzapalną. To jest numer jeden, tak? To jest dieta z bardzo niskim udziałem węglowodanów, ale to nie znaczy, że tych węglowodanów nie ma. One są, z tego względu też, po pierwsze, że węglowodanów wymaga nasz mózg i węglowodanów wymagają nasze krwinki czerwone, więc jakaś tam ich ilość jest, resztę w procesie gluconeogenezy sobie jest w stanie organizm wyprodukować z białka, tak? I teraz tak, czym jest dieta ketogeniczna? No nie jest tradycyjną dietą w żaden sposób, dlatego że ona zmienia nasz metabolizm. Całe życie funkcjonujemy na glukozie, tak? Całe życie jest... Najprostsze źródło energii. Oczywiście, najszybsze, najprostsze, ale też dieta jakby węglowodanowa ma ten minus, że ona, że zawsze zostaje odpad. Ja też to tak porównuję do baku paliwa. No. Jeżeli lejesz w siebie niskiej jakości paliwo, to zawsze na tym baku zostaje jakiś tam syf, który zaczyna wchodzić w te wszystkie uszczelki, szczelinki, zapychać. Tak jest z naszym organizmem. Jeżeli jesz węglowodany byle jakie, tak? Czyli nie warzywa, nie owoce, nie jakieś po prostu porządne rzeczy, tylko byle co, byle to by były węglowodany. Przede wszystkim proste. Tak, to w tym momencie zapychasz sobie jelita i przestaje się wszystko wchłaniać. Dieta ketogeniczna to jest dieta, gdzie funkcjonujesz na kwasach tłuszczowych i ciałach ketonowych, czyli tak jakbyś po prostu V-Power wachę sobie wlał do baku, nie? Czyściutkie, bez odpadu, bez po prostu tworzenia dziwnych stanów zapalnych, tak? Wręcz przeciwnie, właśnie je leczy. Tylko że problem polega na tym, że nie można sobie po prostu wejść na ketozę, znaczy przestać jeść węglowodany i o, jestem na keto. Nie, bo no właśnie. Ketoza będzie wtedy, kiedy zaadaptujesz swój organizm do kwasów tłuszczowych. Czyli mitochondria, które funkcjonują na glukozie, muszą zmienić zupełnie paliwo. Okej, i teraz tak. Zamierzam przejść na ketozę. Jestem węglowodanowy, zamierzam przejść na ketozę, więc muszę przejść okres adaptacyjny. Jak długo trwa ten okres adaptacyjny? Czy to się różni kobieta, mężczyzna? Może sportowiec, może osoba, która siedzi na kanapie? I czy ten okres adaptacyjny jest niezbędny? Jest niezbędny. Okay. Jest niezbędny, aczkolwiek są wyjątki. Jeżeli jest się zawodowym sportowcem, szczególnie aerobowym, na zasadzie maratończyk, tak? To on w ketozę, tak naprawdę wystarczy, że odstawi węglowodany i w ketozę się wbija natychmiast, bo i tak jego organizm funkcjonuje na kwasach tłuszczowych, a do tego jeszcze będzie funkcjonował na ketonach, czyli takim czystym paliwie. Natomiast przeciętnej osobie musi to zająć minimum 4 tygodnie z tego względu, że te mitochondria, które właśnie żyją w nas, one mają okres życia 10-14 dni, więc w momencie, kiedy wchodzisz na ketozę, to jedne już mają 14 dni, a jedne mają jeden dzień, okay, tak? Więc one muszą się wszystkie tak jakby przemaglować z powrotem na, znaczy teraz cały na nowe paliwo. Musi tak? przelecieć. Dokładnie. Jeżeli mamy zaburzenia metaboliczne, insulinooporność, problemy z tarczycą, PCOS, jakieś stany zapalne, jelit i tak dalej, to ten proces trwa dużo dłużej. Im więcej stanów zapalnych, im bardziej organizm jest wyniszczony, tym adaptacja trwa dłużej. Moja rekordzistka 10 tygodni. Zazwyczaj ludzie 4-5 tygodni i już jest piękny wynik. Po czym wiemy, że jesteśmy w ketozie? Po pierwsze to czujesz. A właśnie. A zaczynam. Wiedziałam, do czego nawiążesz od razu. Zaczynam wchodzić, rozpoczynam adaptację. Co się dzieje? Organizm jeszcze jest węglowodanowy, jeszcze tam pragnie energii z węglowodanów, których już jest ograniczona ilość, bo na adaptacji nie ucinamy od razu tych węgli do końca. Od razu. Od razu? Na grubo.
Okej, czyli nie ma tak, wiesz, jak spalenie. Można chodzić, można. Najpierw 5, potem 2, 3, 1 można i tak zero. Zrobić, ale ja jestem zwolenniczką szybkich i krótkich cięć. Akcja, dlatego, reakcja. Tak, dlatego, że nasze organizmy mają coś takiego, że bardzo lubią nas sabotować, tak? I im dłużej się do czegoś przygotowujesz, okay, tym większe szanse, że się wykrzaczysz, bo po prostu stwierdzisz, a zjem jeszcze dzisiaj to ciastko, nie? Jak się uczyć bywać, to na środku jeziora. Dokładnie, w tej kwestii. Dobra, tak. Przyjmujmy twój plan, czyli ucinamy węgle. Przysłowiowo do zera, no bo zawsze gdzieś tam te węglowodany nie, no są. Węglowodanów jest nie mniej niż 50 gram, więc myślę, że spokojnie. Okej, okay, ale to też pewnie zależy od wagi. Na adaptacji 50 jest okej. Okej. Okay, średnio przyjmujemy około 300 na dobrą sprawę, bo bardzo dużo Polacy w szczególności spożywają chleba, ziemniaków i słodyczy. Mhm, więc to się zwiększa, nie? Ale dobra, no dobra, mamy te węglowodany, ucinamy. Znaczy te węglowodany są tłuszcze, mija dzień, dwa, trzy. Co się ze mną dzieje? Jak ja się czuję? To zależy od tego, z kim współpracujesz. Dobra, wiesz co, żeby było... Taką sobie zrobię reklamę. Żeby było jasność, zróbmy to. Przeciętny, normalny człowiek, średnio tam powiedzmy, chce mu się to, idzie na siłownię dwa, trzy razy w tygodniu, siedzący tryb życia. Generalnie, jeżeli się zdrowo odżywia, to przy odpowiedniej suplementacji, bo suplementacja ma przeogromne znaczenie na początku, możesz czuć się... Grzyby. Smacznego. Wjeżdżamy w temat. Ale czuć. Czujesz? Ale on ma fajny taki aromat. Ja to lubię. No, no. Bo jest taki po prostu bardziej coś jak inka, nie? Wtedy taki ma trochę posmak. No, powiem, taka kawa z herbatą trochę. No. Takimi fusami. Natomiast wracając do tematu. Jeżeli się człowiek dobrze generalnie odżywia, nie pali papierosów, nie nadużywa alkoholu i suplementuje, to zazwyczaj następuje takie lekkie osłabienie, gdzieś tam zawroty głowy. Czasem się zdarza bardzo silny głód, ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że nasz mózg nam mówi, ja chcę cukru, ja chcę glukozy, ja nie wiem, jak ja mam żyć teraz, tak? Ale o to właśnie chodzi. Wyreguluje. To się wyreguluje, bo on jest jeszcze na glukozie, a my już mu tej glukozy nie dajemy, no to on musi szukać nowego źródła, tak? I zazwyczaj takie gorsze samopoczucie trwa tydzień do dwóch. Nie wolno pod żadnym pozorem na adaptacji robić deficytu kalorycznego. To jest podstawowy błąd. Absolutnie tego nie robimy, bo okres adaptacji, słuchajcie, on nie jest tylko po to, żeby wejść w ketozę. To jest przede wszystkim czas na to, żeby odżywić organizm, żeby on powrócił do jak najlepszego swojego stanu, czyli albo wchodzimy w zero kaloryczne, albo nadwyżkę kaloryczną, żeby zaleczyć stany zapalne, żeby... Ja to zawsze tłumaczę tak, słuchajcie, jeżeli całe życie jesteśmy na restrykcyjnych dietach, zazwyczaj niskotłuszczowych, bo przecież tłuszcz to zło i tak dalej. Jednego dnia jem, drugiego nie jem, trzeciego się głodzę, czwartego łykam tabletki na wszystko, a piątego idę na imprezę i po prostu zalewam się w trupa, nie? Organizm wariuje. I on siedzi tak i mówi, o mój Boże, co ona jutro wymyśli? Jezus Maria, to jak teraz zje tego batona, niech ona zje tego batona, jak ona go zje, to ja od razu po prostu te 500 kalorii od razu w tłuszcz, od razu po prostu tak, koniec, tak. Ja jej mam. No i w momencie, kiedy wchodzisz na adaptację, ten organizm jest taki. Jezus Maria, co tu się zaczyna dziać? Ale tak, mija tydzień, mija drugi. Sklep jest pełen produktów. I jest, ej, fajnie jest, fajnie jest, podoba mi się, rozumiesz? Zaczynam odzyskiwać energię, zaczynam się czuć dobrze, woda z ciebie schodzi w nieprawdopodobnych ilościach. Ja w pierwszym tygodniu ketozy, jak zaczęłam, w 7 dni zeszło ze mnie 6 kg wody. No to ładnie, to żarłaś słodkie. Tak, bo pracowałam we włoskiej knajpie, byłam tam kucharzem i kelnerką, w związku z czym odżywiałam się wyłącznie pizzą, makaronem i lodami. Nie zmienia to faktu, że chodziłam na siłownię 6 razy w tygodniu, co oczywiście nie przynosiło żadnych efektów. I jest coś takiego jak ketogrypa. Ketogrypa to jest takie właśnie osłabienie, że czujesz się taki nogi jak z waty i tak dalej, ale to się dzieje wtedy, kiedy się nie suplementujemy, a podstawą suplementacji w przypadku ketozy są elektrolity. Na pewno słyszeliście o micie, że ketoza rozwala nerki. Na bank każdy to słyszał. No, tak. Dlaczego? Dlatego, że te nerki muszą w bardzo krótkim czasie przefiltrować nieprawdopodobne ilości wody, bo na 1 gram węglowodanów organizm otrzymuje 4 gramy wody. Skoro nie jesz węglowodanów, to ta woda z ciebie ucieka. Tak? Proste. Więc twoim zadaniem, no a wraz z wodą elektrolity, więc twoim zadaniem jest wlewać tą wodę w hektolitrach wraz z elektrolitami. I to już jest po prostu totalny game changer, tak? Kolejna rzecz jest taka, że ketogrypa pojawia się w momencie, kiedy robimy tak zwaną ostatnią wieczerzę. Od jutra przechodzę na... Nie, od poniedziałku przechodzę na dietę, więc piątek pizza, sobota impreza, a niedziela tort. Ale zazwyczaj tak jest. Słuchaj, to tu przychodzę na trening i tak dalej. Trening kiedy jest? Jutro.
Wiesz co, nie, to ja sobie od poniedziałku zacznę, nie? Albo dobra, to jak będzie miesiąc, to sobie zazwyczaj takie osoby nie, się nie pojawiają. Nie, oczywiście. Jeżeli chcesz coś zacząć, zacznij teraz. Teraz. Dlatego mówię, nie ma czegoś takiego jak, o, będę jadła mniej węglowodanów. Jep, jedziemy. Od razu, bo to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Tym bardziej, że ja cały czas moich podopiecznych uczę jednej rzeczy. Dieta ketogeniczna to nie może być dieta. To ma być styl życia, który dla Ciebie jest wygodny, dostosowany do Ciebie i sprawia Ci przyjemność. Dobra, ale żeby był dostosowany do Ciebie i sprawia Ci przyjemność, do tego wrócimy. Do tego wrócimy, bo mam tutaj fajnych kilka pytań. Ale teraz dobra, jestem, fajnie zaadoptowałem się, jestem w ketozie. Jak długo mogę być w tej ketozie? Porównując do treningu, zobacz, na przykład trenujemy, jest okres masowy, nie da się ciągle być na masie. Musisz zrobić jakby krok do tyłu. Czy tutaj cały czas możesz być na tej ketozie? Słuchajcie, no ja jestem na keto od ponad 3 lat, 3,5 roku, z przerwami również, tak? Co to znaczy przerwa? Przerwa to znaczy, że tak jakby na nowo adaptuję się do węglowodanów. Byłaś we włoskiej restauracji, rozumiem, tak? Na piwku. Nie, na nowo się trzeba zaadaptować do węglowodanów i na przykład jestem na tych węglowodanach tam powiedzmy miesiąc czy półtora i z powrotem wchodzę na keto w zależności od tego, czujesz, jak się że czuję. Wtedy puchniesz? Nie? I właśnie tu jest clue problemu, że ludzie zazwyczaj robią tak, dobra, mam już dosyć tego keto, schudłam 10 kilo, lecę na pizzkę, nie? Na drugi dzień twarz jak księżyc w pełni, oczu nie idzie otworzyć, kostki po prostu jak u słonia, no bo ten organizm za cholerę nie wie, co on ma zrobić z tą glukozą. No co on ma z tym zrobić? No to zbiera wodę, nie? No tak jak mówiłam, 1 gram węgli, 4 gramy wody. Więc jeżeli na nowo się nie zaadaptujemy do węglowodanów, to puchnięcie jest gwarantowane. Więc to trzeba robić tak, że jeżeli jesteś jakiś tam czas na keto, powoli zaczynasz wprowadzać węglowodany złożone. Najpierw 2 razy w tygodniu. Czyli nie możemy zrobić tak, jak w keto wchodzisz, ciach, od razu, nie, jak wchodzę węglowodany, tuszę, ciach. Z własnej praktyki i doświadczenia Wam mówię, że będąc 3 miesiące na redukcji na keto, przepięknie wyszredowałam się tak, że mogłabym na scenę wyjść bez kitu, naprawdę. 3 tygodnie. 3 tygodnie wakacji. I wróciłam z 6 kilogramami i musiałam kupić po prostu worek po ziemniakach, bo nie miałam w czym wrócić do domu. Bo się w nic nie mieściłam, kompletnie, więc to w ogóle nie ma sensu, tak? Do wszystkiego podchodzimy z głową. Plusem ogromnym tej diety jest to, że w momencie, kiedy trenujesz, możesz jeść węglowodany okołotreningowo. I na przykład osoba nietrenująca nie powinna przekraczać tych 50 gram na dobę, osoba trenująca może zjeść nawet 150 gram. To trzeba w zależności od wagi ciała, Od wzrostu, od wagi, od masy mięśniowej, od rodzaju treningu, tak? Jeżeli trenujesz siłowo, dlaczego się nie wspomóc tym, tą glukozą, tak? Bo chodzi, w momencie, kiedy jesteś na keto i zjadasz węglowodany, tak? To pierwsze, gdzie one idą, to są mięśnie, tak? Dopiero potem wątroba. Trzeba pilnować tego, żeby zjeść tyle, żeby te mięśnie to podczas treningu przepaliły i żeby nie odłożyło się to w wątrobie, bo wtedy wywala cię na długo z tej ketozy. A tak wywala cię z ketozy na czas treningu i po treningu, jak zaczynasz się znowu regenerować, z powrotem jesteś w ketozie. Dobra, jesteśmy w ketozie, nie jesteśmy osobami trenującymi, bo też są osoby, które nie trenują, oczywiście, nie lubią sportu, nie chcą, ale chcą fajnie wyglądać. Jestem w ketozie, Ewka, telefon, na wesele idę. I co robię? To jest klasyk, słuchajcie. Nie, bo wyjdziesz z ketozy, czy... Nie. Życie jest za krótkie, żeby się przejmować takimi rzeczami. Jeżeli to się zdarzy raz na jakiś czas, ja naprawdę nie jestem tutaj ketopolicją, że o Jezus Maria, co ty zrobisz. Chodzi o to, żeby się nie rzucić na te węglowodany, jak wiesz, jak dzik w kartofle, tak? Tylko spróbować sobie serniczka, spróbować sobie pieroga, spróbować sobie chleba z czymś jak tam. To jest jak alkoholik, spróbuję. Ja i... wiem. No ale to jest twój wybór. Dlatego mówię, że to, nie może być, że to nie może być dieta na zasadzie, Boże Święty, jestem na diecie, nienawidzę mojego życia, tak? Nie. Nie. Ja jestem w ketogenicznym stylu życia, ja to uwielbiam i mi to sprawia tyle przyjemności i radości i daje tyle energii, że jak ja zjem węglowodany i poczuję, potem na drugi dzień się poczuję, jak ja się właśnie czuję na tych węglowodanach, to ja po prostu modlę się, żeby jak najszybciej wejść w ketozę. No tak. Ale no gdyby się nawet zdarzają się takie sytuacje, tak, to ja zawsze mówię, że najlepiej jest w ogóle zrobić taki przedłużony post. Na zasadzie powiedzmy wesele jest, nie wiem, ślub jest sobota o 16, tak? Na przykład. No to w piątek kończysz jeść o 18. O 12 wypijasz sobie, zjadasz sobie jakieś nieduże, białkowo-tłuszczowe śniadanko. Potem sobie na weselu, czy tam przed ślubem wypijasz kawę, na przykład kuloodporną
i na weselu z grzybami. I zjadasz sobie na weselu to, co tam podają, nie opychając się po prostu jak prosiak i pilnując tego, żeby spożywać alkohole wysoko destylowane. Właśnie, wysoko destylowane. Wódeczka, nie wino? Wódeczka, gin, whisky, bimber, jak najbardziej. Cała reszta alkoholi tak Słyszysz? Naprawdę... Idziemy w ketozę, Marcin. Jest jak kamera ten, ale słuchajcie, ostrzegam was, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ja jestem z Mazur, jestem kobietą, która, wiecie... Ja wiem, jak to się robi. No, mogłam wlać w siebie całkiem spore ilości, tak będąc na adaptacji do ketozy, wypiłam dwa maleńkie drinki i przysięgam wam, nic nie pamiętam. A tutaj? No właśnie o to chodzi, że jak jesteś na początku i wypijesz alkohol, to cię ścina po prostu, jest najbardziej ekonomiczne picie ever. Najlepsze. Dobra. Ale jak jesteś już w ketozie, jesteś... No to już jest trochę gorzej. To już jest zawodnik pro i wtedy... Znaczy nie, oczywiście to nie jest tak, że się nie upijesz, ale... No też jaki jest cel upijania się, tak? Bo można wypić alkohol, jeżeli już pijesz alkohol, to po to, żeby się zchillować, a nie żeby się napróć jak świnia, no. Dokładnie, żeby dobrze się bawić. No przynajmniej tak robią dorośli ludzie. No chyba, że na weselu towarzystwo jest naprawdę, no nic tylko... I trzeba wtedy rozruszać, tak, wszystko dookoła. Albo po prostu tyle wypić, żeby się wyłączyć już totalnie z tego towarzystwa. No, ale jest dozwolony alkohol jak najbardziej, w jak najmniejszych ilościach, no bo skoro to jest dieta przeciwzapalna, no to koncentrujmy się na tym, żeby nie wprowadzać toksyn do organizmu. Ale raz, nie zawsze. To nie jest tak, że Boże Święty, zjadłam o jednego orzeszka za dużo, no koniec świata. Ja miałam takie podopieczne, które słuchajcie, one zaczynały od 1200 kalorii, znaczy inaczej, przychodziły do mnie i tak, Ewa, przez ostatnie pół roku jadłam 1200 kalorii, ale ja po prostu tyję patrząc na czekoladę. Ja nie muszę tego jeść. Ja mówię, ja się wcale nie dziwię, bo zapewne masz rozwaloną tarczycę, bo przy takiej kaloryce, no to wszystko ci pada, tak? Będziesz jadła teraz 2000, bo u mnie zaczyna się od nie mniej niż 2000 kalorii. Dziewczyna wraca do mnie po miesiącu. 3, 4, 5 kilo mniej. Czuję się fenomenalnie. Piękna cera, piękne włosy, super samopoczucie. A jak mówiłam jej, że będzie jadła 2000 kalorii, to mi płakała. Że ona nie da rady. Ludzie się boją, wiesz, czasami liczb, nie wiedząc tak bo naprawdę. Bo ludzie się boją liczb, a nie biorą pod uwagę tego, że tu chodzi o odżywianie, a nie o liczby. I ja cały czas to powtarzam. Okej, deficyt jest potrzebny do tego, żeby utracić tkankę tłuszczową, ale żeby utracić tkankę tłuszczową, to przede wszystkim musisz mieć wyregulowane hormony. Jak masz rozwalone hormony, to ile byś nie ciął, ile byś nie trenował, to kompletnie nic nie da. To podobnie jak... Czy mówimy o diecie białkowo-węglowodanowo-tłuszczowej? Kiedy będę mógł wreszcie zjeść jakiegoś cheata i tak dalej? Właśnie sprawa hormonów. Jak te hormony będą buzowały już jak trzeba, będą wyregulowane, to jak ty zjesz nawet oszukany posiłek pod korek, to organizm sobie poradzi, za chwilę wraca do normalności. Jeżeli ty nie masz jeszcze tego wyregulowanego, no to ciągle wciskasz hamulec. No, nie da rady. Tak, tak. I to jest po prostu zjadanie własnego ogona. I cały czas to tłumaczę moim podopiecznym. Skupcie się na tym, żeby się odżywiać, a efekty przyjdą same. Bo niestety szczególnie kobiety mają taką tendencję do tego, że mniej jeść, więcej ćwiczyć. Więcej kobiet jest na ketozie czy mężczyzn? Kobiet, zdecydowanie. Kobiet. No bo to jest taka reklama ketozy, szybki sposób na schudnięcie. Ale jeść kiełbachę, mogę zjeść? Oczywiście. Kaszane? Nie, bo wyglądane. Znaczy, no ale to nie jest, tak. Właśnie słuchajcie, to nie jest, ketoza to nie jest golona ociekająca dobra, tłuszczem, nie? Dobra, właśnie, do produktów wrócimy, ale tak. Tu mam jeszcze takie pytanie. Dieta normalna, nazwijmy to tak, 4, 5, nieraz 6 posiłków. Jak to wygląda, ile z posiłków w ketozie? No to jest ciekawa kwestia, bo nie mniej niż 3. Nie mniej niż 3. Tak. Dla kobiet. Facet może jeść OMAD, tak? Czyli one meal of a day. Ale tak naprawdę to i tak powinny być 2 posiłki. Czyli łamiesz post białkiem, a dopiero potem spożywasz po 45 minutach czy godzinie normalny, pełnowartościowy posiłek. Kobiety nie mogą tego robić. Chociażby ze względu właśnie na hormony. Okay. Gdybyśmy leciały cały czas na jednym czy dwóch posiłkach dziennie, to tak bardzo spowalniamy nasz metabolizm, że finalnie dużo szybciej przychodzi menopauza. Dużo szybciej rozwalamy sobie tarczycę, dużo bardziej jesteśmy podatne na zmiany nastrojów i tak dalej, nie? No bo jednak serotonina, dopamina, to wszystko ma znaczenie. Tak jak facetami nie sterują hormony, tak niestety kobietami tak. I my musimy dbać o to, żeby poziom tych hormonów był taki, żebyśmy was nie zagryzły. Dlaczego się mówi, że jak jesteś głodny, to zjedz coś, to ci przejdzie? Znaczy, jak jesteś zły, to zjedz... No, skąd to się bierze? Ja jestem głodny. No. A ja zrobiłam sałatkę Cezara. No, jeszcze teraz. No. Marcin zje, także wiesz, tak. Goście będą... Także naprawdę, słuchajcie, no te cyferki to nie mają, nie mogą być wykładnią tego,
czy dieta jest dobra, czy nie jest dobra. Wykładnią dobrej diety jest to, jakie osiągamy efekty. I ja nie mówię tu o chudnięciu, tylko o naprawianiu metabolizmu, o wyleczeniu stanów zapalnych. I o dobrym samopoczuciu. O dobrym samopoczuciu. Bo tutaj jesteś na diecie ketogenicznej perpetuum mobile, ponieważ cukier, linia prosta. Brakuje ci energii, nie dostarczyłaś z posiłku, bo coś się wydarzyło, jesteś w podróży. No to zapasu, nie, tylko że organizm ma tyle tego tłuszczu, że sobie już się dożywia i dokładnie. Nie ma zjazdów. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? To jest szczególnie bardzo pomocne u osób z insulinoopornością. Poziom insuliny też jest cały czas niski. Dzięki czemu nie ma zwyżki i nie? O, fajnie, zjadłam, jest 15 minut, super, a potem, Boże, dajcie mi poduszkę, bo ja już lecę na pysk, tak? Albo jazda samochodem i nieraz tam pewnie niektórzy doświadczyli tego, jedziesz samochodem, wiesz, po 12 godzinach, 9 godzinach snu jedziesz samochodem, zjadłeś się śniadanie, że nagle się, wiesz, no co jest, oczy ci się zamykają, na keto tego nie ma. Na keto człowiek tak szybko się regeneruje, słuchajcie, że nawet po treningu, tak jak normalnie, jak jem węglowodany i idę na trening, a ja robię mocne treningi, dźwigam bardzo duże ciężary, to potem przez 3 dni nawet mnie palcem nie dotknij, bo po prostu umieram z bólu. Na ketozie tego nie ma. Na ketozie organizm się tak szybko regeneruje, że owszem, masz zakwasy, ale w ogóle nie ma czegoś takiego, że o mój Boże, w ogóle nie dotykaj mnie i tak dalej. Nie ma. Organizm się dużo szybciej regeneruje. Śpimy dużo krócej. 6 godzin, 6-7 godzin to jest absolutny maks. Więcej nie wyśpisz, bo wstajesz po prostu tak zregenerowany, że... Dlaczego ja tak mówię? Bo też przechodziłem ten okres ketozy, także, bo też jestem praktykiem, może nie do końca ona tak wyglądała, jak tutaj to fachowo mówisz, ale była to dosyć dobra ketoza i wiem, że po prostu się wstawało i się wszystko chciało. To nie tak, było, że tak. Albo zamulało, że wiesz, siadasz na fotelu w ciągu dnia i oczy się zamykają, tylko ciągle ci się wszystko chce. Tak, ciągle ci się chce. Do mnie dziewczyny piszą na przykład, że wiesz co, FK, jest godzina 23, a ja właśnie szoruję meble w kuchni, nie? Albo nie wiem, myję okna, albo robię rzeczy, ty, których nie... Tak, nie? To ci powiem. Słuchajcie, a głowa cię boli? No właśnie nie. Słuchajcie, to jest najpiękniejsza rzecz, że na ketozie libido jest takie. Jest po prostu, no dlaczego? No przecież z tłuszczu powstaje cholesterol, tak? Z cholesterolu powstają hormony płciowe, tak? To, co nas napędza, testosteron, estrogen. Jakie to wszystko jest proste, nie? To jest takie proste. Ale zawsze powtarzam, to, co jest najprostsze, jest najtrudniejsze. No, do zrobienia. W sumie tak. Bo natomiast mamy prosty przepis, ale... Bo o bólu głowy to wszystkie zapominamy na ketozie, bo mamy tyle energii. I słuchajcie, naprawdę ja mam podopieczne, które się zmagały z takimi migrenami, że one mdlały z bólu. I one nie pamiętają, co to jest ból w tym momencie. Nie ma bólu, bo właśnie nie masz skoku tego cukru. Mało tego. Niedługo zostanę po raz 15 ciocią. Myślałem, że matką. Poniekąd też. Już się spociłem. Dziewczyny, słuchajcie, które latami nie mogły zajść w ciążę, przechodziły ze mną na ketozę kilka miesięcy, bach. Czyli na organizm naprawiony, wszystko działa jak trzeba. I to jedna z moich podopiecznych 18 lat starała się o dziecko. Przez 2 lata płakała z bólu brzucha, bo miała tak rozwalone jelita. Ja nie wiem, czy chyba z pół roku. Ale to jest radość, nie? Takie jak Jezu, podopieczne, ja to się nagrywam dziewczyną i płaczę. I mówię, o Jezus Maria, w ogóle jak cudownie. No to no, dosłownie, wiem, o czym tak. mówisz, nie? Ja ci powiem, wiesz, tak samo trening wpływa. Ja mam też wielu takich podopiecznych, którzy u mnie tam trenują i też starali się o dziecko, nie mogli. Mówię, zacznij trenować, wszystko się wyreguluje. Po chwili, słuchaj, nie mogę przychodzić na trening. Co się stało? W ciąży jestem, nie? I jest kupa tam tych kobiet, które mówią, że no idź tam do Fryta Gym, to co na to, panowie? ale chodzi o to, że właśnie tak wpływa, czy dieta, tak. czy trening, tak, czy po prostu ruch wpływa na wyregulowanie tego wszystkiego. Oczywiście są skrajne przypadki, gdzie rzeczywiście bez tej interwencji medycyny się nie da pewnych rzeczy zrobić, ale gro tych przypadków jest po prostu zaniedbanie. Ale moje podopieczne próbowały wszystkiego łącznie z in vitro i też nie dawało rady. I dopiero w momencie, kiedy wyregulowały im hormony i kiedy doprowadziłyśmy do tego, że one chodziły po prostu szczęśliwe, nie głodne, nie złe, to inaczej też zaczęły się układać relacje między nimi. W związku z czym im więcej oksytocyny, im więcej tej bliskości, tym większe szanse na to, że z tego coś będzie. Bo jeżeli kobieta jest nieszczęśliwa, to choćby nie wiem ile próbowała, to ona nie zajdzie w ciążę, bo organizm sam będzie to sabotował. Tak? Czyli musimy zadbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też bardzo o zdrowie psychiczne, a ketoza bardzo mocno wycisza system nerwowy. Ja jako ADHD-owiec
Co ty mówisz? No. To już tak. Jest przywiązana do krzesła. Bo. No dosłownie, bo ja bym tu fruwała. Ja jako ADHD-owiec doskonale sobie zdaję z tego sprawę, bo jak jem węglowodany, to naprawdę ciężko jest się ze mną dogadać. Ja jestem tak nerwowa, że jak spadnie łyżeczka na podłogę, to ja jak Venom, nie? Venom wtedy ze mnie na taki redukcji wychodzi. Przed zawodami. Normalnie. Tak, dokładnie. A na ketozie? Light. Chill. Nic mnie nie rusza, nic mnie nie denerwuje, okay. PMS po prostu, nie wiem co to takiego w ogóle. Tu też ważna wskazówka dla dziewczyn, które cierpią na PCOS, czyli policystyczne jajniki i na bolesne miesiączki. Rewelacja. No cukier to jest tylko taka oliwa do ognia tutaj tak. W tym przypadku. Cukrem karmią się wszystkie stany zapalne, nowotwory i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat przyszłam na ketozę ze względu na to, że u mnie podejrzewano stwardnienie rozsiane. Mhm. Moja mama ma stwardnienie rozsiane i powinna być na ketozie, ale ona już stwierdziła, że a daj mi spokój, ja już teraz to już mi się nie chce, tak? Mhm. Natomiast miałam wszystkie objawy stwardnienia rozsianego, bo tak mi wysiadł system nerwowy. I po miesiącu adaptacji ja przychodzę do neurologa i mówię, panie doktorze, ja to w zasadzie nie wiem, po co przyszłam. A objawy były straszne. Uwierzcie mi, że straszne, nikomu tego nie życzę, bo ja myślałam, że ja po prostu schodzę z tego świata. Mhm. I neurolog powiedział, że gdyby nie to, że jest lekarzem, to on by mnie wyściskał za samą decyzję, że przeszłam na keto, właśnie ze względu na to, jak to cudownie reguluje i wspiera system nerwowy. Że jak się odbudowują osłonki mielinowe, jak po prostu są piękne przesyły pomiędzy synapsami, rozumiecie, to jest po prostu mózg działa tak. Elektrownię odbudowała. Tak, dosłownie. I nagle się okazuje, że ja zaczęłam mieć super koncentrację, niesamowitą pamięć, mnóstwo energii. W ogóle mogłabym chodzić po linie i bym nie spadła, a wcześniej się obijałam o ściany, bo miałam takie zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy. No straszne rzeczy się ze mną działy. Ale zobacz, to jest wszystko, do czego zmierzam. Przewaga jakby osoby, która mówi o ketozie, która ma swoich klientów, którym przekazuje tą wiedzę, że ty tego wszystkiego doświadczyłaś, dokładnie. Ty jesteś praktykiem. Ty dokładnie. Nie, że się tam naczytałaś, nie. Porobiłaś kursy za 1500 zł i teraz wiesz, nie, musisz słuchajcie. To, tego nie, tego nie, to, tego nie, a tak to się nie robi, a tak to się robi. Ja się przygotowywałam wiesz, do ketozy. Jak to działa, tak, wiesz... słuchajcie, ja się przygotowywałam do ketozy półtora miesiąca, ja przeczytałam wszystko, co się dało, obejrzałam wszystko na YouTubie, po prostu wszystko, a i tak popełniłam wszystkie możliwe błędy. No, człowiek uczy się wszystkie co do jednego. Wszystkie co do jednego, poczynając od deficytu, wprowadzenia od razu intermittent fasting, jeszcze pracowałam wtedy na 3 etaty i robiłam treningi. Co? Intermittent fasting, kurczę. Posty przerywane, to jeszcze kiedyś o tym nagramy odcinek, bo to jest bardzo ciekawe. Wiesz, jak czegoś nie wiem, to po prostu mówię, a nie, że ale co, aha, nie wiem. I właśnie popełniając te błędy i wyciągając z tego lekcję, ja dzisiaj dostaję kwestionariusz i ja po jednym głupim zdaniu już wiem, w czym leży problem. Gdzie został popełniony błąd. Od osoby błąd. Mówisz od klienta. Tak. Czy z wyników badań. Mało kto sobie zdaje sprawę, jak naprawdę łatwo jest z podstawowych wyników badań wyciągnąć wnioski na temat tego, czy coś ci służy, czy coś ci nie służy, tak? Mhm. Bo na przykład wszyscy mówią, o Jezu, wysoki cholesterol. Ja mam cholesterol 300. Na ketozie to z 700 trójglicerydy, co mieli pacjenci niektórzy, 700, wierzysz to? Trójglicerydy. Ja bym umarła. No tak. To ja mam 48. Ketoza. I wiesz, miałem też kilku takich swoich podopiecznych, cholesterol tam pod 400, wchodzimy w ketozę. To on po prostu jak jadł, to się bał po miesiącu iść do lekarza, bo wiesz, tu tłuszcze, tłuszcz zabija. Tłuszcze, nagle tak. Trójglicerydy ponad połowę mniejsze. Tak. Cholesterol się, co pan zrobił i tak dalej. No mówi, że tu jestem, nie, to na pewno coś pan tutaj wziął. A do lekarza idziesz, oczywiście nie każdy lekarz. Nie każdy. Tableteczka na cholesterol, tableteczka na ciśnienie, na wszystko tableteczka, wystarczyłoby po prostu zmienić dietę. Dokładnie. Dobra, temat rzeka, ale wróćmy do tego, że mówiłaś, dieta, ojejku, męczę się i tak dalej, bo to, co tu zjeść i tak dalej. Na jakich produktach bazujemy przy ketozie, żeby to rzeczywiście nie była dieta, tylko styl życia? Przede wszystkim jak najwyższej jakości. I to jest coś, na co ja bardzo zwracam uwagę, że jeżeli ktoś woli, inaczej, nie kupi na przykład mięsa z kurczaka z chowu bezantybiotykowego, bo jest 3 zł czy 4 zł droższy od tego pędzonego, no to niech się nie spodziewa po prostu rezultatów. Dlaczego? Bo ładując w siebie antybiotyki, hormony i tak dalej, znowu to wszystko sobie rozwalamy i finalnie kończymy u lekarza i za wizytę płacimy 300. Nie? Więc zawsze to tłumaczę, wybieraj to, co jest najlepsze dla siebie, traktuj siebie i swoje ciało jak przyjaciela, a nie jak, nie wiem, no co, nie wiem, komodę? No tak. Wiesz, o co chodzi? Nie ładuj tam wszystkiego byle jak, to jest bardzo ważne.
Bazujemy na produktach świeżych, na jak najwyższej jakości mięsie. Naprawdę nawet zwykłych marketach można bez problemu dostać mięso bez antybiotyków. Czy możemy tutaj powiedzieć konkretnie, jeżeli chodzi o białka, jakich produktów możemy używać? Mięso, tak? Ryby, jak najbardziej. Nabiał. Dobrze by było, w zależności od tego, czy ktoś ma nietolerancję laktozy i jak silną, no bo w zasadzie to każdy, każdy ma z biegiem, może, ale ja na przykład miałam bardzo silną nietolerancję laktozy, teraz nabiału jem tyle. Okay. Dobrze więc, żeby to były na przykład sery długo dojrzewające, ale sery kozie. A, okej. Nie, że można to sobie, bo sery długo dojrzewające... Czyli nie używasz serku śmietankowym? Nie. Jak najmniej przetworzone. Tak? Do tego, jeżeli chodzi o wegetarian, może być tofu, jak najbardziej. Tylko też już niech będzie bio, tak? Zainwestujmy tu akurat tą złotówkę więcej, żeby było bio. Okay. Im wyższa jakość mięsa, tym lepiej i mięso powinno być, uwaga, chude. Czyli nie golona. Nie łosoś? Teraz zaczekaj, wróćmy. A, dobra. Mięso powinno być chude z tego względu, że jesteś w stanie określić, ile zjadasz tego tłuszczu. Ja mówię o mięsie odzwierzęcym, a nie rybnym, bo w łososiu ten tłuszcz rozkłada się w miarę równomiernie, nie? A na przykład w takiej karkówce, no to nie wiesz, ile tu jest tego tłuszczu, a ile nie ma. Poza tym czerwone mięso jest bardzo ciężko strawne, więc też nie należy akurat się... Ja bardzo dobrze trafię. No ja widzę, że ty w ogóle się świetnie trzymasz, tak? Nie zmienia to faktu, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o odżywianie, że lepiej zainwestować w coś, co jest łatwiej strawne, czyli ryby. Po prostu ryby. A jeżeli ktoś nie lubi ryb? No to je sobie wtedy kurczaka, indyka... Fuj, nie lubię mięsa. No to wegetariańskie keto. Nie lubię. To nie mam za ciebie. Co ty zrobisz? Słuchajcie, ja stworzyłam sama jadłospisy właśnie dlatego, że robiłam je tak, jakbym robiła je dla siebie. I są ekstremalnie proste, ekstremalnie odżywcze i mam opcje i wegetariańskie, i dla par, i peskatariańskie, czyli na rybach, i normalne, tradycyjne. Na przykład są takie osoby, które sobie mieszają, tak? 5 dni w tygodniu wege, 2 dni w tygodniu mięso. Okej. Okay. A tłuszcze? Tłuszcze to jest w ogóle bardzo ciekawy i długi temat, więc żeby nie przeciągać, to powiem Wam tylko, czego unikać. Wszystkie są generalnie ok, poza olejem słonecznikowym, winogronowym, tłuszczami utwardzonymi, czyli jak zawsze jest na opakowaniu gdzieś napisane tłuszcz utwardzony, czy tłuszcz palmowy, ale nie jest napisane, że z na przykład ziaren palmy, no to unikamy tego, bo tłuszcz palmowy też jest ok, ale pod warunkiem, że jest na przykład z ziaren, tak? Unikamy wszelkiego rodzaju smarowideł typu jakiś masmix i tym podobne, tak? Bo teraz już coś jeszcze istnieje? Teraz już są fajne margaryny. Teraz już są fajne margaryny, które mają bardzo mało tych tłuszczów trans, ale jednak to jest coś, czego nasz organizm nie jest w stanie przetrawić, ani na dobrą sprawę wydalić, więc to się magazynuje od razu, tak? Więc tu masz, wiesz, wtedy wszędzie. Czyli tego unikamy. Tak. Najważniejsze jest, żeby spożywać jak największą ilość tłuszczów jednonienasyconych, tak jak awokado, makadamia, co my tam jeszcze mamy, bo teraz mi wypadło z głowy, oliwa z oliwek, tak? To są takie podstawowe. A olej rzepakowy? Olej rzepakowy, tak, pod warunkiem, że jest bio, ze względu na opryski, tylko i wyłącznie. Ja bardzo lubię rzepakowy, ale żeby był bio, nie? Nie smażymy i generalnie, jeżeli chodzi o tłuszcze wielonienasycone, czyli na przykład olej lniany, tak? Jest bardzo ważna zasada. Tego jest pełno w sklepach. To, co jest w sklepach, jest niejadalne, nie do spożycia i to powinno być absolutnie zakazane, pod warunkiem, znaczy chyba, że... było dopiero co wyprodukowane, transportowane na zimno, przechowywane na zimno, w ciemnej butelce i po otwarciu zużyte w ciągu 6 tygodni. No to jest ciężkie. Ciężko, tak? Jak nie masz takiego dostawcy u siebie gdzieś blisko, to jest bardzo ciężko, bo później te tłuszcze się utleniają i dochodzi do oksydacji, do stanu zapalnych. Odpuszczamy orzechy. Ale nie wszystkie. Jeśli tylko wiemy o tym, że na przykład nerkowce to nie orzechy. No nie? Tak. No. Wiesz, o co chodzi, że to po prostu ciekawe, trzeba mieć świadomość tego, co się je, bo i arachidowe są ok, i migdały są ok, i laskowe są ok. Takie pro keto to są makadamia. Pro. One działają bardzo silnie przeciwzapalnie dzięki zawartości kwasów omega-7 i dodatkowo działają hamująco na głód. Więc to też jest taka fajna opcja. Te duże białe takie. Duże białe, no. Ale każde się nadają i włoskie, i pekany, tylko oczywiście to jest kwestia ilości. No. Migdały? Tak. Wiesz, jak to jest, nie? Moja garścia, twoja garść. Jak masz w przepisie? Garść orzechów, nie? No u mnie to będą ze 4 orzeszki, a u ciebie to pewnie będzie z 10, rozumiesz? No to... 30 gramów to jest u mnie 28 migdałów.
Jakbym nie miał wagi, wiesz, I to jest w ogóle piękne, to widać od razu, jak, przez co człowiek musiał przejść w życiu, jak każdą rzecz waży. Nie? No to jest właśnie, ale jak gdzieś bym jechał, wiesz, i mam akurat, no teraz akurat przed zawodami i chcę być skrupulatny, no to wiesz, kiedyś sobie tak mniej więcej, wiesz, zjem 30 tysięcy nie stanie, ale ile to jest właśnie, żeby nie było, że garść. To jest garść, ważne, nie? O czym teraz mówisz, bo bardzo dużo ludzi mówi, jeść tłusto, byle, nieważne co i ile, byle tłusto. Mhm. To nie jest prawda, absolutnie. Nie chodzi o to, żeby jeść byle jak i byle co. I bardzo ważne jest, żeby ten proces adaptacji jednak przejść samemu, samemu sobie gotować, z tego względu, że uczysz się porcji. I wtedy jak jedziesz na urlop albo idziesz do restauracji, to ty wiesz, czy możesz zjeść takiego steka, czy takiego steka, tak? Bo oczywiście białko na diecie ketogenicznej to też jest taki temat dosyć kontrowersyjny, bo jedni twierdzą, że absolutnie powinna być minimalna ilość, tam 15-20%. Ja na przykład mam 40%, nawet czasem tak naprawdę czasem mam dzień stricte białkowy i mnie z ketozy nie wywala. Natomiast bardzo ważne jest, żeby jeść to białko pełnowartościowe, żeby się najadać. Przy niedoczynności tarczycy na przykład trzeba jeść więcej białka. Tak? Nie chodzi o to, żeby... jakby to powiedzieć? Nie chodzi o to, żeby jeść byle jak i byle tłusto, tylko chodzi o to, żeby się odżywiać i żeby jeść produkty jak najwyższej jakości i żeby wiedzieć, jaka jest porcja. Bo to ułatwia ci życie. Idziesz na grilla, no grill jest keto. No nie oszukujmy się, jak nie jesz bułek, to jest naprawdę keto. Ale ty musisz wiedzieć, że kiełbasa to waży mniej więcej 170 gram, nie? Żeby nie mieć takiego też poczucia, Boże, a ja mogę... Nie, wiecie, to jednak podziękuję. Wszyscy siedzą, fajnie się bawią, jedzą, a ja sobie myślę, ja... Dobra, jedną kiełbaskę, ale mniej więcej wiesz, że to jest akurat taka ilość, jaką jest zazwyczaj. Dokładnie i musisz po prostu mieć świadomość tego, ile na talerzu powinno być. A też, jak słuchajcie... Ja dostaję screenshoty na przykład z jakichś facebookowych stron gdzieś tam a la keto i widzę, że ktoś na śniadanie ma taki kawałek kalafiora i pół kostki masła. Rozumiesz? Rozumiem. A u mnie śniadanie to jest tak, taka góra sałaty, do tego jest łosoś, pomidorki, jakieś nasiona, jakiś dressing, jakieś dodatki i ludzie, którzy przychodzą ze mną na dietę, wiecie jaki mają problem? Oni do mnie piszą, Ewka, ja nie jestem w stanie przejeść tych ilości. To jest piękna dieta, co? Jak ci podopieczna mówi Ewka, ja tego nie zmieszczę. Że nie chodzisz głodna. No po prostu ludzie nie chodzą głodni i to jest najbardziej fantastyczna rzecz na świecie. To też o tym wspominaliśmy przed rozmową tą tu, że na keto nie odczuwasz głodu. Też właśnie. Być zgubne. No właśnie, jak to jest z tym metabolizmem? Jemy posiłki przy normalnej diecie po to, żeby nakręcać metabolizm, żeby ten cukier był przy węglowodanach, akurat jemy regularny odstęp posiłków, żeby ten cukier trzymać w normie. Natomiast jak to wygląda na keto? Czy ta regularność, czy posiłek musi być co 2,5 godziny, nie. Czy może być co 5? Bo to może być też jeden posiłek w ciągu dnia, jeżeli chodzi na przykład o chłopa, tak, nie? Tak. Także czy tutaj metabolizm akurat, on jest takim gdzieś, powiedzmy, jest, bo jest, ale on jest nieistotny, bo tutaj całkiem inne rzeczy są ważne. Dokładnie. Dieta ketogeniczna jest jedną z bardzo nielicznych, jeśli nie jedyną dietą, która nie obniża metabolizmu. Wręcz przeciwnie, ona go napędza, dlatego że paliwo mamy cały czas, tak? Mamy paliwo węglowodanowe, paliwo tłuszczowe. No skoro nie wprowadzasz węglowodanów, a jesteś na węglach, no to nie ma paliwa, no to w tym momencie lecisz, tak? Ale jeżeli jesteś na keto i paliwo masz cały czas, bo nie da się zejść do zupełnego zera, tak? No to rozumiesz, to nie brakuje ci energii, tak? Bo i tak jest. Zawsze gdzieś tam się znajdzie, oczywiście, że tak. Więc nie obniża to metabolizmu, wręcz przeciwnie, właśnie dlatego, że jest stały dostęp do energii, to ten metabolizm się wręcz rozpędza, ale ważne jest, żeby nie musisz jeść regularnie. Jesz wtedy, kiedy jesteś głodny, po prostu. Czyli tak jak dzieci. Tak jak dzieci. Dzieci jedzą wtedy, kiedy są głodne. To dziecko ci mówi, że jest głodne, a nie ty. Wiesz, ja też. Ja napisałam, słuchajcie, e-booka o odżywianiu dzieci. I podstawowym absolutnie błędem w odżywianiu dzieci jest tak. A masz bułeczkę, a jesteśmy w sklepie, to masz coś, a przegruź owocka, a weź coś zjeść i latasz za tym dzieckiem i u niego tak, insulina i cukier na okrągło podniesione, nie? Wiecie, że się rodzą dzieci z insulinoopornością? Już się rodzą. Tak, bo matki cały czas jedzą. I ta insulina cały czas jest napędzana. I u mnie w domu jest taka zasada, że jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. A ty jest nie ma, że godzina 16, siadamy do stołu do obiadu. Ja jestem ciągle głodny?
przejdź na keto. Nie będziesz głodny. Słuchajcie, ja robiłam posty... Ale jest, rzeczywiście. Wiesz co, jak byłem na keto, ja pamiętam, wiesz, ja zjadłem posiłek 2 godziny i zessany. Jak zjadłem jajecznica na przykład, nie? Powiedzmy, na boczku. Zjadłem, powiedzmy, 7, 8, 9, 10, 11. Kurde, ja nie jestem głodny, nie? Dokładnie. Ale nawet na diecie węglowodanowej bardzo, bardzo dobrym pomysłem jest zaczynanie dnia od śniadania białkowo-tłuszczowego, obiadu białkowo-tłuszczowo-węglowodanowego i kolacji białkowo-węglowodanowej. Dlatego, że też oczywiście, no zawsze będą tłuszcze, ale nie chodzi o to, żeby było ich dużo. Dlaczego? Dlatego, że my na wieczór potrzebujemy węglowodanów, wtedy lepiej nam się zasypia, tak? Yes. Proste, no to jest oczywista sprawa. Jeżeli już masz zjeść ten kawałek czekolady, to zostaw go sobie na wieczór. Jeżeli masz wypić kakao, no u mnie na przykład w jadłem spisach kakao, ale mówimy kuloodporne. O ale mówimy nie? Kakao, wiesz, takie... Prawdziwe, a nie no, tam z cukrem. No, nie puchatek. Nie puchatek, raczej, no. Raczej po prostu z jakąś tam stewią, erytrytolem, czymś takim. Natomiast, tam się znasz. Natomiast u mnie moi podopieczni mówią, ale dlaczego kakao właśnie z wieczorem? Ja mówię, po pierwsze, to jest naturalny antydepresant, a po drugie, po prostu ułatwi ci to zaśnięcie. I tyle. Jakbym rzuciła kakao na rano, to ja na przykład mam tak, że jak zjem rano coś słodkiego, to już cały dzień lecę na słodkim. Okay. Calutki po prostu dzień lecę na słodkim. Programujesz się już tak, na już słodkie? Tak, już pobudziłam po prostu, wiesz, receptory przypominające tą przyjemność. Zdarza i tak dalej. Zdarza ci się to często teraz? Nie, na keto nie. Na keto nie. I tak staram się unikać słodkiego smaku, bo ja jestem też tak zaprogramowana, jak większość kobiet, jest ci źle, zjedz coś słodkiego, nie? No bo kortyzol idzie wtedy, nie? No tak, a 10 minut później jest, Boże, po co ja to zrobiłam, o mój Boże, w ogóle tak, jak ja jestem głupia, po co ja się złamałam, no zjadłam to ciastko i teraz znowu tą dietę szlak trafił, nie? No to jest klasyk. I to jest też ciekawa rzecz, że na diecie ketogenicznej po 2 tygodniach diety możesz zapomnieć o słodkim, nawet jeżeli byłeś totalnie słodką dziurką na zasadzie non-stop tak. Słodkie, to na keto wypijesz kolę, łyk coli i cię zemdli. Bo tak się wyostrza smak, tak się wyostrzają kubki smakowe i tak po prostu człowiek jest nasycony. Mało tego, kosmki znajdujące się w naszych jelitach odbierają sód, tak jak i cukier. Bardzo podobny sposób, czyli wyrzucając dopaminkę, nie? Więc jeżeli bardzo nam chce się słodkiego, to tak naprawdę organizm się dopomina soli. Zjedzmy solone chipsy. Chipsy z salami, o. Takie mam w cateringu, że są chipsy salami. Czyli co, z salami? Tak, po prostu jest, wiesz, uprażone takie, że chrupie normalnie. Tak jak są w sklepach, słuchajcie, za piątaka takie 20 gram chipsów, no to w moim cateringu na przykład jest jak taka przekąska z jakimś dipem, takim świecą. A to kiełbacha pokrojona, tak? No tak, ale ona musi być albo zgrillowana, z airfryer. Tak. Zrobiona. Na przykład. Beztłuszczowo. Nie beztłuszczowo. Tłuszcz jest potrzebny, tłuszcz jest niezbędny i to jest właśnie... Ale... Zauważyłeś jedną rzecz? Zobacz. Podopieczne, które przychodzą do ciebie, tak samo podopieczne, które przychodzą do mnie, mają problemy z miesiączkami, mają PCOS-y, problemy z zajściem w ciążę. Dlaczego? Bo stosują diety niskotłuszczowe. Jogurt zero, serek zero, wszystko zero. To skąd te hormony płciowe mają się brać? Rozumiecie? To jest taki paradoks. Suplementacja, witaminy, gdzie one mają się rozpuszczać? Oczywiście. Co niektóre? ADEK, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. No na litość boską, no przecież Polacy mają przeogromne niedobory witaminy D, która odpowiada za metabolizm, za siłę fizyczną, za koncentrację, za ładną skórę, za dobry sen, za wszystko. Witamina D w ogóle jest taką absolutną... Złoty gral. To jest złoty gral. Dla mnie to jest złoty gral. Absolutnie. Chcesz robić masę, chcesz dobrze widzieć, chcesz być ślepy, weź D3. To tak jak w Anglii, odpadła ci głowa, weź paracetamol. Tam jest na wszystko paracetamol. Tam jest na wszystko paracetamol, tak. Nawet na porodówkę, jak jedziesz, to ci proponują paracetamol. Wszystko. Słuchajcie, no temat jest tak rozległy, że można by było tutaj rozmawiać, no... Bez końca. Myślę, w komentarzach możecie dać znać, jeżeli Was interesuje tego rodzaju temat, chcielibyście usłyszeć jeszcze więcej informacji na ten temat, dajcie znać. Ewka będzie tutaj oczywiście na straży, również będzie widziała. Oczywiście. I myślę, że raz, po pierwsze, zapraszam na Twój profil. Tak, zapraszam. Tam Ewka Ketonewka na Instagramie i strona www.ewkaketonewka.pl. Tam znajdziecie jadłospisy, możliwość zapisania się na konsultacje i tak dalej.
I powiem Wam tak, to jest temat rzeka, ale to jest bardzo ważny temat, dlatego że keto stało się bardzo popularne i niestety pseudo-keto specjalistów jest na pęczki. I ci ludzie i tak potem, ci podopieczni trafiają do mnie już z naprawdę dużymi zaburzeniami i problemami z odżywianiem. Więc najpierw teoria, potem dobre poprowadzenie i praktyka, tak? Nie na odwrót, bo tu nie chodzi o to, żeby znaleźć złoty środek na schudnięcie, to trzeba znaleźć złoty środek na dobre samopoczucie. I żeby być zdrowym, tak? Mhm. Wiesz, że my moglibyśmy tak gadać i gadać naprawdę za 3 dni, nie? Dobra, musimy skończyć. No. Słuchajcie, drogie panie, jeżeli chcecie być zdrowe, dobrze wyglądać, a szczególnie panowie, jeżeli chcecie mieć spokój w domu, albo jeszcze tam... Albo niespokój albo... w sypialni w nocy. Ketoza to bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo. Więcej na ten temat myślę, że pojawi się już wkrótce. Ewka, dziękuję Ci za to spotkanie. Ja również dziękuję. Dziękuję za... Dopij kawkę, bo za wiesz, kawkę z grzybkami. Czeka Ci droga, czy to normalne, że te Baba Jagi nam to Nie, ten dom jest po prostu nawiedzony. A, okej. Okay. Tak, bo ja jestem wiedźmą, więc ja tutaj bardzo dużo czaruję. Ale nie, tak naprawdę grzybki i sobie nutryczne do dostania, prawda, jak w taki, wiesz, jak sami swoi, amerykańskie, tylko na stronie Seven Nutrition. Nie, bardzo polecam. Grzybki bardzo tak. polecam. Lion's Mane, Reishi. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Trzymajcie się zdrowo. Czy jesteście na węglowodanach, czy na ketozie. Pomyślicie o tym. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jakim pamiętacie to, co już mówiłem wcześniej. Dzwoneczek i subskrypcja, żebyście nic nie przegapili. Jeszcze raz bardzo tak dziękuję. Dziękuję. Zdrówka i do zobaczenia. Cześć.